Chciałem też się do kwestii 3x20. No mi się wydaje, że takim podstawowym problemem jest tak naprawdę są pieniądze. Jeżeli by tą ankietę przeprowadzić raz jeszcze, jeżeli na przykład problem pieniędzy nie było, jeżeli wytwarzanie takiej energii zielonej, ciepła zielonego byłoby konkurencyjne, tańsze, no to pewnie każdy z nas byłby za tym, żeby taką technologię uznawać, promować, z nią nie walczyć. Natomiast rzeczywiście w tej chwili jest tak, że ta technologia nie jest jeszcze konkurencyjna, wymaga pewnego dofinansowania, ale jak spojrzymy na jakiś tam okres czasu, to widzimy, że technologia się rozwija. Dzięki temu wsparciu cena technologii maleje i w jakiejś perspektywie czasu, też nawet w dokumentach unijnych Komisji Europejskiej zakłada się, że w niektórych bardziej zaawansowanych rynkach, może bardziej w zakresie energii elektrycznej, powstaną technologie bardziej konkurencyjne. I to jest rzeczywiście pytanie, czy chcemy w związku z tym przez jakiś okres czasu dofinansowywać tego rodzaju technologie, żeby dojść do takiego poziomu, żeby jednak była to już konkurencyjna stosunkowo tania technologia, to jest raz. Oczywiście z tym łączy się kolejny z pieniędzmi, z kosztem łączy się ten argument, który też był wspomniany, tego, że te inni duzi, powiedzmy, graczy na rynku, czyli czy Stany Zjednoczone, czy Chiny jednak tej technologii tak bardzo nie wspierają. To też nie do końca jest prawdą, bo Chiny ostatnio same też o tym głośno mówiły, że pewien problem, który sami sobie wygenerowały, dotyczący nieprzestrzegania pewnych norm ochrony środowiska, no, zaczyna bardzo negatywnie jednak oddziaływać. Został podjęty też jakby szereg działań. Chiny też są stosunkowo dużo potęgą, jeżeli chodzi o budowanie takich źródeł odnawialnych i też dzięki temu, że jest rynek zbytu na takie produkty, też instaluje tego rodzaju instalacje u siebie, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, więc to też wydaje mi się, że stopniowo zaczyna się zmieniać nie tylko w Europie. To, że w Europie jest system rzeczywiście dotacji, preferencji, no, powoduje również, że na świecie są pewne zmiany i rozwój technologii nie tylko na tym kontynencie.